Hej, witajcie na kanale Kwasior Official. Dzisiejszy temat to jedzenie w plenerze. Ale takie jedzenie i takie przygotowywanie sobie posiłku, do którego nie potrzeba gotowania, nie potrzeba nic rozpalać. I teraz, jeśli na przykład z różnych koniec światowych przyczyn nie możemy rozpalić ognia, nie możemy ujawniać się z dymem, z poblaskiem płomienia, lub jeśli po prostu nam się nie chce gotować gdzieś na biwakach i tak dalej, lub jeśli po prostu nie mamy za bardzo na to czasu, idziemy gdzieś sobie na grzyby, na jakiś taki krótki hiking i chcemy gdzieś sobie w ładnym widoczku po prostu coś otworzyć, zjeść ciepłego i pójść dalej. Wtedy właśnie wjeżdżają termosy obiadowe. Odcinek nakręcony jest przy współpracy ze sklepem combat.pl. Dostałem od nich termosy Esbita. W ogóle bardzo polecam od siebie firmę Esbit. Używam, w ogóle jestem wielkim fanem termosów. Od tego zacznijmy. Tych termosów na płyn. Używam ich notorycznie i uważam, że nie ma nic lepszego. Raz, ze względów oszczędnościowych, no bo te wszystkie kawy, herbaty gdzieś na stacjach, na mieście, majątek. A dwa, z takich względów smakowych. No bo parzymy swoją ukochaną herbatę, kawę w termosie, wrzucamy to do samochodu i możemy raczyć się praktycznie przez dzień cały gorącym, rozgrzewającym, stawiającym na nogi napojem. Taki gunpowder, słuchajcie, w samochodzie od rana. Zielony. Dobra. Dostałem od combat.pl termosy Esbita od najmniejszego do największego. Są to termosy obiadowe. Zasada działania ta sama, ale mamy ze sobą gorący posiłek przy boku i możemy wszędzie się nim raczyć dookoła bez właśnie potrzeb gotowania i tak dalej. Już z góry mówię, jeśli będziecie zamawiali na combat.pl termosy, bo przekona was ten film i w ogóle złapiecie bakcyla i dostaniecie taki rozmoczony karton, to znaczy, że to był któryś z tych prezentowanych. No dobrze, to co, zacznijmy. Odpakujmy wszystkie, pokażę wam, jak one wyglądają i sobie coś o nich pokrótce opowiemy. Zapraszam do stołu. Tak prezentują się termosy, 3 srebrne, 1 czarny, od niego zacznijmy. Czarny klasik, pół litrowy, pyc. I proszę bardzo, taki elegancki, czarny z pomarańczowym rancikiem. Po otwarciu mamy misę, w której możemy posilać się, a tutaj znajduje się wnętrze termosu. I teraz sympatyczne jest właśnie, podobnie jak w termosach na płyn, że to jest właśnie miska jedzeniowa. Jedna osoba może jeść bezpośrednio z termosu, a druga może jeść sobie bezpośrednio z misy. Pięćsetpięćdziesiątka srebrna. Tak się prezentuje. Ogólnie mega podobają mi się te srebrne termosy. Tutaj jest taka podstawka, żeby on pewnie stał na ziemi. Ten natomiast nie ma tej misy, w której możemy jeść. Od razu jest termos, nakrętka. Plusem jest to, że zajmuje on mniej miejsca, jest bardziej kompaktowy, no ale jakby posilamy się bezpośrednio z termosu. Także cała konstrukcja ma swoje wady i zalety, ale wygląda świetnie. I przechodzimy do dużych termosów. 800 Esbit Made to Survive. Coś w tym jest. Tutaj reklama buteleczek. Mam taką butelkę do picia Esbita ciemnozieloną. Mega polecam temacik. Świetna sprawa. A jak wygląda sam termos? Cyk. Też srebrny. Bardzo prześliczny. U góry logo producenta. Tutaj również. Znowu podstawka. Jest to po prostu większa wersja tego poprzedniego. Otwórzmy go. Większa wersja, ale już z miską, w której możemy jeść. Termosy, jak widzicie, mają takie dzyndzelki do odprowadzania nadmiaru pary. Cyk. Tutaj jedzenie. Tu możemy kogoś poczęstować lub po prostu sobie nałożyć część. Zjeść pierwszą porcję, bo termos jest dosyć duży, zamknąć całość i ponownie raczyć się za czas jakiś
jak znowu zgłodniejemy. Cyk. I ostatni dziś termos, największy z bandy, litrowy, srebrno-czarny SB. Otwórzmy go. Zobaczmy, jak wygląda. No elegancko, spójrzcie. U góry nie ma loga producenta, tutaj jest, srebrny. Nie ma podstawki tej antypoślizgowej, ale za to tutaj ma takie ogumowanie. Otwórzmy go sobie. Jest misa do jedzenia, guzik ciśnieniowy i proszę bardzo. Tak prezentuje się największy S-Bit litrowy termos obiadowy. Ale drwale tam zasuwają w lesie. Piłują i piłują. S-Bit litrowy, srebrny, z czarnym podgumowaniem. Taki jest mój wybór. Przetestujemy dzisiaj ten termos w praktyce. To znaczy, podgrzewam fasolkę po bretońsku i przelewam do środka. A, gorąca fasolka po bretońsku, zamknięta jest już w termosie. Mniej więcej do połowy ona wypełniła jego objętość, stąd też sobie myślę, że jeśli szukalibyście termosu jednoosobowego na maksymalnie jednodniowe wyprawy, to spokojnie te dwa mniejsze, 500 lub 550 będą spoko, ale celowałbym bardziej chyba w tą srebrną 550. No bo nie potrzebujemy tej misy, nikogo nie będziemy karmić, jemy prosto z termosu, a mamy świetny stosunek objętości do pakowności, o 50 ml jest więcej, termos jest naprawdę zgrabny. No ale dobrze, ten wypełniony jest do połowy, jak wiadomo, im mniej gorącego wkładu, ten termos ma trudniej trzymać tutaj ciepło, więc zobaczymy, jak on sobie poradzi. Chowam go do torby i odstawię gdzieś tutaj na bok, w temperaturze pokojowej, niech on sobie czeka do kolacji. 3-4 godziny, myślę, poczekamy. Zrobi się ciemno, więc pójdziemy na nocny spacer i zjemy pyszną fasolkę. Do zobaczenia. Ja, ależ piękny wieczór. Minus 5, tak mniej więcej temperatura otoczenia. Śnieżek wszędzie, jak widzicie, pruszy. Wymarzona pora, aby przejść się na nocny spacer. Nocny spacer wraz z kolacją. Miejmy nadzieję, że to będzie ciepła kolacja. Dwa kwadranse spokojnego spaceru do miejsca docelowego. Chodźcie!
ale rzeźka, czarna noc. Wspaniale, dotarliśmy nad jezioro, czas więc się posilić. Zrobiłem taki myk, że wziąłem ten mniejszy termos, uzupełniłem też na full fasolką, taką samą fasolką, tak samo podgrzaną i sprawdzimy sobie różnicę w ubytku ciepła, a więc zapraszam do stołu. Tu nie ma stołu, zapraszam na kolano, więc też będzie bajka. W porządku, zacznijmy test od dużego termosu. Cyk. O, proszę. Paruje jedzonko. Widzicie? Paruje. Spójrzcie. Sprawdźmy. Trzeba dmuchać, jakie to jest gorące. 4 godziny za nami, w tym pół godziny spaceru w temperaturze minus 5. Fasolka jest praktycznie tak samo gorąca, jak w momencie, kiedy ją tutaj wlewałem. Dobra. Sprawdźmy teraz mały termos, ale tu będzie tylko lepiej. Paruje. Paruje zresztą w takiej temperaturze, to nie dziwota, że paruje. Dwa razy gorętszy od tego tutaj. Wrzątek wręcz. Magia, słuchajcie. Siedzę sobie sam, nocą wieczorem nad jeziorem, minus 5, pada śnieg, a ja fik, otwieram termos i mogę raczyć się gorącą, rozgrzewającą strawą. Bajeczka. Mały termos, jednoosobowy, duży litrowy, nalejcie tu rosołu z mięskiem, z kluseczkami lanymi i jedziecie gdzieś na przykład z dzieciakami. Wiadomo, głodne dzieci, bunt na pokładzie, a wy szybko na bok gdzieś, fik otwieracie termos, pach, 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 głodne dzioby nakarmicie. Można dalej podróżować. Super, więc po pierwsze, łatwość obsługi. Otwieramy, mamy gorące jedzenie. Bez żadnych kuchenek, gotowania, składników i tak dalej. Oczywiście gotowanie w plenerze jest przecudowne, ale nie zawsze mamy na to flow. Druga sprawa to zdrowie. Gotując samemu, mamy pewność co do jakości składników i samego wykonania, a stołując się na mieście, to już tak nie bardzo. Trzecia sprawa, cash. Wiadomo, gotując samemu jest taniej niż stołując się na mieście. Także same plusy takiego rozwiązania na co dzień i właśnie gdzieś w plener, biwaki, spacery, marsze, podróże rodzinne. Przepiękna sprawa, termosy obiadowe. Jak najbardziej to polecam. I teraz jeszcze w trudnych czasach, gdzie idziemy na jakiś patrol. Nie możemy zdradzić naszej pozycji, a jest zimno. Wiadomo, trzeba się rozgrzać, żeby przeżyć. W ciszy chowamy się w krzakach. Przyciemniamy ten tutaj ogień, co by nas nie było widać. Otwieramy po cichu termos. Jemy. Rozgrzewamy się i przeżyjemy. Sklep combat.pl. Dokładne wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie pod filmem. Zachęcam. Takie rozwiązanie jak najbardziej polecam. Do zobaczenia.